To wszystko miało miejsce w 1708 roku. 8 czerwca hiszpański galeon San Jose wracał z Karaibów do Hiszpanii. Łącznie było 17 statków. Kapitan San Jose wiedział, że czekają ich kłopoty, ponieważ w tym rejonie czaiły się angielskie statki. Miał świadomość, że będą chcieli ukraść skarb załadowany na statki. Cena skarbu przewiezionego z Nowego Świata była tak astronomiczna, że mogła wywrócić bieg historii Europy do góry nogami. Aby być bezpiecznym, hiszpański galeon miał dotrzeć do Kartageny Indyjskiej, miejsca, w którym obecnie znajduje się Kolumbia, ale niestety coś innego było przeznaczone San Jose. Pojawiły się 4 angielskie okręty. Galeon nie mógł im tak po prostu uciec. Nie było innego wyjścia, jak zawrócić i stanąć do walki. Wtedy zaczął się chaos. Czerwone flagi oznaczające rozpoczęcie bitwy, strzelające działa, zapach prochu. Nikt nie wie dokładnie, jak to wszystko się skończyło. Gdy zapadł zmierzch, trudno było dojrzeć, co się dzieje. Doszło wtedy do historycznego momentu zatonięcia okrętu flagowego San Jose. Potem zapadła cisza. Nic dziwnego, że San Jose, będący okrętem flagowym, był najważniejszym strategicznie galeonem. Przewoził ogromne ilości metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro, perły i klejnoty, pośród nich m.in. szmaragdy. Wszystko to pozostało na dnie oceanu przez następne 3 stulecia. Ale jak to się stało, że ten zaginiony skarb stał się tak legendarny? Po pierwsze, obliczenia finansowe dokonane przez naukowców zszokowały ludzi. Statek przewoził podobno od 7 do 12 milionów pesos. Przeliczmy to na dzisiejsze pieniądze. Tak, może nie jest to fortuna Elona Muska, ale w przybliżeniu byłoby to około 10 miliardów dolarów. Za te pieniądze mógłbyś zafundować sobie kilka prywatnych odrzutowców, cały parking Lamborghini i elegancką rezydencję. No i nadal miałbyś dużo pieniędzy. Można by pomyśleć, że wszystko musiało tam zardzewieć, tak jak kawałki znalezione na Titanicu, ale jeśli chodzi o złoto, sprawy mają się inaczej. Titanic nie przewoził złota, a przynajmniej nie tak dużo. Klejnoty, które znajdowały się na Titanicu, były rzeczami osobistymi. Fajne w złocie jest to, że nigdy nie wchodzi w reakcję z tlenem. Oznacza to, że prawdziwe złoto nie rdzewieje, ani nie matowieje. Jeśli więc twój złoty naszyjnik stał się nieco ciemniejszy, to znak, że nie jest to czyste złoto, ale stop, który jest również fajny, ponieważ można go łatwo wyczyścić. Wracając do zaginionego skarbu San Jose, tamtejsze złote monety nawet ponad 300 lat później wyglądały tak samo, jak w dniu ich wybicia. Wracając do miejsca, w którym statek rzekomo zatonął. Pamiętasz, jak mówiłem, że kapitan chciał dopłynąć do brzegu, gdzie dziś znajduje się Kolumbia? Otóż 4 grudnia 2015 roku statek rzeczywiście został odnaleziony na wodach Kolumbii. Podobnie jak w przypadku wielu innych ważnych wydarzeń dzisiaj, świat dowiedział się o tym z tweeta. Zamieścił go ówczesny prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos. Ludzie poszukiwali San Jose od dziesięcioleci, a kiedy w końcu go znaleziono, stał się jeszcze bardziej popularny i zaczęło pojawiać się jeszcze więcej mitów na jego temat. Jedną z legend opowiedział sam senior Santos. Po odnalezieniu wraku odbył się krótki wywiad radiowy. Rzecz w tym, że odkrycie było dość nieoczekiwane. Wiele osób poświęciło dużo czasu i wysiłku na poszukiwanie tego wraku, a niektórzy stracili już nadzieję na jego odnalezienie. Juan Manuel Santos opowiedział historię o tym, jak odkryto wrak. Podczas oficjalnego wydarzenia odbywającego się poza Kolumbią został zaczepiony przez mężczyznę. Wyglądał jak słynny pisarz Hemingway, miał białą brodę i siwe włosy. Jedyną rzeczą, której chciał ten człowiek, były 2 minuty czasu Santosa. Prezydent zgodził się i wysłuchał go. To, co stało się później, było niewiarygodne. Mężczyzna wyciągnął zabytkową mapę, a dokładniej starannie oprawioną kopię i powiedział prezydentowi, że nikt inny o tym jeszcze nie wie. Wskazał dokładnie jedno miejsce. Powiedział, że jest to lokalizacja skarbu i że to miejsce nie pojawia się na żadnej innej mapie. Gwarantował, że wie, gdzie znajduje się skarb. Cała ta historia wydawała się dość szalona. Kimkolwiek był ten człowiek, okazało się, że miał rację. Jego tożsamość pozostaje dla wszystkich tajemnicą, ale w jakiś sposób mężczyzna znalazł fundusze, określił obszar do eksploracji, a nawet udał się na spotkanie z prezydentem.
Racja, San Jose byłoby pchane złotem i ktokolwiek by je znalazł, stałby się obrzydliwie bogaty do końca życia. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Nie ma możliwości, by zwykła osoba kiedykolwiek odkryła taki skarb, ponieważ wymaga to zbyt dużego wysiłku i zbyt dużych nakładów finansowych. Ale co jeśli jesteś poszukiwaczem skarbów i chcesz odszukać konkretną skrzynię ze skarbem? Cóż, chyba mam dla was historię o zwykłych ludziach szukających, a nawet ostatecznie znajdujących prawdziwe skarby. Poznajcie Foresta Fena, ekscentrycznego milionera, który ukrył skarb o wartości od 1 do 5 milionów dolarów. Jego dokładna wartość pozostała niezidentyfikowana. Nawet sam pan Fen powiedział, że nigdy nie próbował go wycenić. Wewnątrz skrzyni znajdowało się 265 amerykańskich złotych orłów i podwójnych orłów, starożytne monety, samorodki złota i wiele innych. Forrest ukrył skrzynię w górach skalistych i ogłosił poszukiwanie skarbu w 2010 roku. Skupmy się teraz na mapie i zobaczmy, jak rozległe są góry skaliste. Zasadniczo poszukiwacze skarbów mieli przeczesać dwa kraje: Stany Zjednoczone i Kanadę. Początkowo było to małe poszukiwanie skarbów, o którym wiedziało tylko kilka osób, ale jakiś czas później pojawiła się spora konkurencja, ponieważ dziesiątki tysięcy ludzi wyruszyło na poszukiwanie skarbu. Badania wykazały, że w ciągu dekady około 350 tysięcy osób próbowało szczęścia w znalezieniu tajemniczej skrzyni. Aby ogłosić poszukiwania, Forrest Fenn użył wiersza składającego się z 24 linijek. Wiersz zawierał kilka wskazówek, których większość poszukiwaczy skarbów nie zdołała rozszyfrować. Skrzynia była tak dobrze ukryta, że jej odnalezienie zajęło 10 lat. Pojawił się również blog o nazwie Thrill of the Chase, a 6 czerwca 2020 roku pan Fenn w końcu opublikował długo oczekiwaną wiadomość. Skarb został odnaleziony. Sam Forrest przyznał, że każdy, kto uważnie przeczyta instrukcje zawarte w wierszu, może odnaleźć skarb. Wywołał on duże poruszenie w internecie, a wielu użytkowników próbowało rozszyfrować 9 wskazówek w nim zawartych. Niektórzy zasugerowali nawet możliwe klucze do rozszyfrowania zagadki. Te spekulacje mogły pomóc osobie, która ostatecznie odnalazła skarb. Początkowo nawet sam Forrest Fenn nie wiedział, kto złapał wszystkie kody w wierszu, przedał się przez gęsty las i odzyskał skrzynię. Szczęśliwy znalazca wolał pozostać anonimowy i początkowo wiedzieliśmy tylko, że był to mężczyzna ze wschodu Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca wysłał zdjęcie do Forresta Fenna i w ten sposób poszukiwanie skarbu oficjalnie się zakończyło. Jakiś czas później jednak się ujawnił. Był to Jack Steff, były dziennikarz i student medycyny. Skarb został ukryty pod gwiazdami w lesie w górach skalistych. Roślinność jest tam bujna, więc skrzynia była ukryta głęboko. Nigdy nie została przeniesiona z miejsca, w którym została pierwotnie ukryta. Dokładna lokalizacja jest nadal nieznana, ale wiemy, że skarb został ukryty w Wyoming. Jack przyznał, że nie wszystkie reklamowane skarby zostały odnalezione w skrzyni. Brakowało małej złotej żaby do naszyjniku i hiszpańskiego pierścionka ze szmaragdem. Forrest rzeczywiście znalazł żabę w swojej kolekcji i przekazał ją Steffowi, ale nie udało mu się znaleźć pierścienia. Poszukiwanie skarbów stworzone przez Forresta Fenna może wydawać się dość ekstrawaganckim pomysłem, ale wyjaśnił, dlaczego zdecydował się jej rozpocząć. Otóż przyświecał mu jeden cel – danie ludziom nadziei.